Panie Marszałku, Szanowny Panie Jakubie, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Z wypowiedzi, które dzisiaj tutaj usłyszeliśmy, wynika, że wszyscy się zgadzamy, że repatriacja to jest nie tylko ważny, palący problem, ale to jest także dług, który państwo polskie ma wobec tych Polaków, tych rodaków, którzy nie z własnej winy znaleźli się poza granicami kraju. I to jest oczywiście prawda. Ale moje pytanie do rządu, do pana ministra jest takie, czy rząd bierze pod uwagę szerszy kontekst tej sprawy, a mianowicie czysto utylitarny. Chodzi o to, żebyśmy mieli więcej obywateli. W dzisiejszych czasach przyrost naturalny w Polsce jest katastrofalnie niski. Nie mamy zapewnionej prostej reproduktywności pokoleń. Czy w związku z tym może rząd zechciałby się przyłożyć do prac nad tą ustawą i nawet rozszerzyć ilość osób, które moglibyśmy na jej podstawie sprowadzić do Polski, bo skoro tak trudno jest nam stworzyć nowych obywateli tutaj, to może w takim razie należy przyłożyć dużą wagę do importu. W poprzedniej kadencji rząd, owszem, kiwał głową, że ustawa jest potrzebna, że bardzo dobrze, ale nic nie zrobiono. Może właśnie w tym kontekście, jeśli pan minister by popatrzył na sprawy, należałoby zintensyfikować te prace i zakończyć je szybko i pomyślnie. Dziękuję bardzo.